Jest to szczególny czas, bo tak jak widzicie, wszystko się na ogół zmienia na zewnątrz. Również i wy oświetnie wyglądacie. Każdy z nas chce, aby przez nasze przygotowanie, zwłaszcza w tym czasie Adwentu, nasze serca przyjęły Pana Jezusa. Dlatego tutaj w wspólnocie szkolnej pragniemy świętować ten wyjątkowy dzień. Dlatego teraz powstańmy i wsłuchajmy się słowa Pisma Świętego, które nas prowadzi w tajemnicę wcielenia naszego Zbawiciela. Ewangelium według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać spośród ludu sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Masełek przygotowany przez klasę czwartą. Będziemy łamać się opłatkiem, dlatego teraz go pobłogosławię. Módlmy się. Panie Boże nasz Stworzycielu Świata, dziękujemy Ci za chleb, owoc ziemi i ludzkiej pracy. Twój Syn błogosławił chleb i nasycił nim głodnych. W przeddzień swej męki sam siebie dał na pokarm pod postacią chleba. W Jego imieniu prosimy Cię, pobłogosław te opłatki i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi do pomóc drugim i dzielić się wszystkim po bratemsku. Pozwól też, abyśmy wspólnie ze wszystkimi ludźmi sławili ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję za prowadzenie nas. To wydarzenie, które nastąpi kolejny raz w naszych sercach, a wydarzyło się ponad 2000 lat temu, w noc Bożego Narodzenia. By
przedłużać, bo wiem, że się niecierpliwicie. Poproszę klasę czwartą o zaprezentowanie uroczystości, a potem jeszcze na koniec złożę wszystkim życzenia. Także oddaję Wam głos i mikrofon. Czas na odpoczynek. Zdrzemnę się choćby godzinkę. Zbudzę Stasia, który jeszcze stada nie pilnował. Zejmę futro, równie tęko je rozłożę i zaraz na nim się położę. Stasiu, wstawaj! Już na twoje czas czuwanie! Zaraz, zaraz, stanę, Janie. Już powoli teraz cieple się rodzieje. Nocka zimna, mocno wieje. Ciężka rola jest pastuszka, kiedy stada trzeba pilnować. Strach, bo wilków tu łataha, jedno czeka, przyczajona. Na człowiek, na te zgraje, tylko kija ma kawałek. Muszę jeszcze trochę do ognia dołożyć. Wszędzie spokój, cisza błoga. Yeah.
schodku, sianka pościel mu po środku, aby ciepło i cieplutko mu było, niech mu się w tym ciepłym posłaniu śpi, niech mu się radośnie śni, że na świecie panuje miłość. Lulaj, mój syneczku, lulaj, aniołowie nad tobą czuwają i złe moce odpędzają. Nic złego się nie stanie, a nocne czuwanie umiałeś prawane kolędy. O, słuchaj, jakieś głosy z daleka. Czy ktoś na kogoś tu czeka? Oj, maluśki, 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 kiedy Thank you.
Panie. Broń Królestwa swego, bo szan Twój jest od dzisiaj bardzo zagrożony. Taką wieść niesie każdy z naszej strony. Królem się ogłasza Jezusa małego, ubogi stajęca dziś narodzonego. Gdzie mam szukać śmiałka króla samozwańca, który jeno czeka na bogactwo moje? Ojej, muszę szybko znaleźć rozwiązanie. Zniszczę, zniszczę tego, co królem się zowie. Znajdę to dzieciątko, znajdę i zabiję, jeśli tylko jego kryjówkę odkryję. Oj, szybko, chylokie, wymyślił rozwiązanie, zanim to z królestwem czym się stanie. Nie bój się, nie lękaj, Jezus narodzony, Boga swoich nie chce twego tronu, on zagości w sercach człowieka każdego. Nieprawda, chylokie, nie złuchaj ty jego! Wiem, dzieciątko trzeba jak najszybciej zabić, ale jak je znaleźć i jak się posprawdzić, który mały chłopiec Bogiem nazywany? Chcę zabrać to wszystko, co my tak kochamy. Trudna to zagadka, nigdy nie odganiesz, a Jezus nad twoim królestwem zawładnie. Nie rób tego, królu, okropna to zbrodnia, wycofaj rozkaz. Niczego nie będę. Niczego nie będę powtarzać dwa razy. Wydałem rozkazy, wykonać rozkazy. Och, dobrze zrobiłeś, Herodzie. Ocaliłeś wszystkie bogactwa i pałace. Heroda, są piękne pałace i złoto. Moja jego dusza przygarnę złoto. Będzie pokutował za swoje przewiny. Niech się biedak martwi, jak złe w dobre zmieniczy. Gratuluję klasie czwartej za piękne przedstawienie, za to, że przybliżyliście nam historię, która wydarzyła się 2000 lat temu. Dziękuję samorządowi uczniowskiemu za przekazane życzenia dla grona pedagogicznego pracowników szkoły na moje ręce. Dziękuję bardzo. Kochani moi, raz w roku zdarza się taki dzień, kiedy
milkną wszystkie stary, kiedy radość gości wokół. Jest to dzień Bożego Narodzenia. Już niedługo, za kilka dni, będziemy radośnie przeżywać wydarzenia, które miały miejsce w Betlejem ponad 2000 lat temu. Wydarzenia z Betlejem przyniosły światu nadzieję, miłość i wiarę. Dziś Betlejem jest grota. Dziś Betlejem na rynku stoi choinka. Dziś Betlejem gromadzą się chrześcijanie, by przypomnieć sobie i zobaczyć miejsce, gdzie narodził się Jezus. O 4:45 jest msza święta, msza pasterzy. Na tą mszę przychodzi nieliczna grupa pielgrzymów. Jest żłóbek, kamienny żłóbek, z którego zwierzęta jadły sianko. Na tym żłóbku dzisiaj odprawiana jest Eucharystia. Będąc tam, ma się wrażenie, że widzi się i czuje się to, co wydarzyło się kilka tysięcy lat temu. Chciałabym, żeby ta radość, nadzieja i miłość zagościły także w waszych domach. Siadając do wigilijnego stołu, łamiąc się opłatkiem, życzcie sobie radości. Życzcie sobie wzajemnej życzliwości. Życzcie, aby zawsze w świecie panował pokój. Szanowne grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, drodzy uczniowie, niech święta Bożego Narodzenia będą czasem radości spędzonym w gronie rodziny. Niech narodzony w Betlejem Jezus błogosławi wam każdego dnia. Niech przyniesie w nowym roku pokój w waszych domach, w naszej szkole, w naszym kraju i na świecie. Życzę, by ten czas był dla wszystkich czasem miłości i radości. Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Symbolicznie przełamie opłatek, który ksiądz nam tu pobłogosławił, składając wszystkim i każdemu z osobna najszczersze życzenia z okazji zbliżających się świąt, a także z okazji Nowego Roku.